Wojciech S. prowadził działalność gospodarczą we Wrocławiu. Nadzorował także punkty z automatami gier na całym Dolnym Śląsku. Postanowił otworzyć takie lokale w Legnicy i Złotoryi. Jego współpracownikiem został syn znajomego Dawid B. Początkowo współpraca przebiegała pomyślnie. Kiedy pojawiły się problemy z podpalaniem lokali i interwencje służby celnej, Dawid B. chciał zrezygnować z prowadzenia punktów. Wojciech S. nie chciał na to pozwolić Dawidowi B. i w związku z tym groził temu pokrzywdzonemu, a gdy groźby nie przynosiły efektu, to posunął się nawet do pobicia i wymuszenia rozbójniczego. 24-letni Dawid B. postanowił zamknąć działalność i ukrywał się przed swoim pracodawcą. Zabronił mówić swoim współpracownikom, gdzie przebywa. Jednego z nich, Wojciech S., nakłonił jednak do spotkania. Wówczas dokonano na nim rozboju, zaczęto bić go, grozić mu, między innymi po to, aby podał on miejsce zamieszkania lub pobytu Dawida B. Mężczyzna nie chciał tego zrobić, w związku z tym zabrano mu telefony komórkowe, które zostały mu ukradzione, dlatego też mówimy tu o rozboju. Ale te telefony zostały też zabrane w innym celu, bo chciano dowiedzieć się, gdzie Dawid B. przebywa. Cała sytuacja miała swój finał w centrum ogrodniczym, gdzie ukrywał się Dawid B. Wojciech S. wraz z kolegami przyjechał do Złotoryi, gdzie doszło do bójki. Razem z Dawidem B. był wtedy jego ojciec. Dla jednego z mężczyzn, którzy przyjechali i chcieli zaatakować Dawida B., zakończyło się dosyć tragicznie, bo ciężkim kalectwem, za które obecnie Dawid B. i Grzegorz B. odpowiedzą. Za pobicie z użyciem siekiery mężczyznom grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Wojciechowi S. za pobicie i zastraszanie grozi od 2 do 12 lat za kratami. Dla wydarzeń Malwina Komarnicka.